Porozmawiajmy o zdrowiu. Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem. Czas porozmawiać o zdrowiu, a gościem dzisiejszego spotkania jest Dorota Wawrzycka, dietetyk, specjalista zdrowia publicznego, a także edukator zdrowia. Witam Panią. Dzień dobry. Co robić, by żyć zdrowo i co jeść, by żyć zdrowo i jaką rolę w naszym życiu, w naszym zdrowiu odgrywa w ogóle pokarm? Pokarm odgrywa kluczową rolę, taką jak powietrze, może i sen. To są te takie podstawowe rzeczy, których potrzebujemy. Trzeba jeść zdrowo, czyli według pewnych zasad. Nie tak, jak nam się wydaje, tylko według pewnych stworzonych zasad, które są najbardziej nam naturalne i najbardziej nam służą. Czyli jemy według piramidy żywienia i według tego, co przygotowuje nam Instytut Żywności i Żywienia, bo to są dane oparte na badaniach, czyli ktoś sprawdził, że to nam najbardziej służy. Jak patrzymy na piramidę, zawsze się śmieje, że piramida to jest coś, co każdy zna, ale nikt tego nie stosuje, tak? Bo to jest dosyć ogólne, graficzne pokazanie, jak nasze żywienie powinno wyglądać. Zaczynamy od dołu, czyli to, czego mamy mieć najwięcej, i tam jest ruch. Aktywność fizyczna. Od niedawna? Od niedawna. Jest to aktywność fizyczna i ona jest niezmiernie ważna. W tym momencie mówimy 150 minut umiarkowanej aktywności przez tydzień. Czyli tak naprawdę to jest, jak sobie zastosujemy 5 razy w tygodniu po 30 minut spaceru, szybszego spaceru, marszu, to powinno nam wystarczyć. No i teraz sobie możemy uczciwie odpowiedzieć na pytanie, czy mamy to 30 minut 5 razy w tygodniu. To jest ta pierwsza zasada i o tym już byśmy mogli mówić tutaj godzinę, tak? Jaka to ma być aktywność, jak to wdrożyć, ale to jest jakby inna działka. Ale to jest ta baza, bo to jest podstawa tej piramidy. To jest podstawa tej piramidy, bo możemy odżywiać się cudownie, natomiast jeżeli nie będziemy mieli aktywności, to wszystko nie będzie ze sobą grało, bo my jesteśmy stworzeni do tego, żeby gonić zwierza tak naprawdę, żeby coś uprawiać, żeby coś zrywać, żeby jakoś to jedzenie zdobywać. To jedzenie nigdy nie było przez lata tak dostępne jak teraz. I o tej aktywności nie możemy zapomnieć. Podstawa. Podstawa piramidy, podstawa naszego życia, podstawa tego, żeby serce dobrze działało, żeby cukier był w normie, żeby ciśnienie było w normie. Po prostu baza. No ale przechodzimy dalej i mamy... To też się zmieniło, też od niedawna. Warzywa i owoce na samym dole, czyli tego ma być w diecie najwięcej. Produktów roślinnych, produktów warzywniczo-owocowych, a przede wszystkim warzyw. Te warzywa jakie? No każde kolorowe, najlepiej na surowo i najlepiej do każdego posiłka warzywa. W kolorach tęczy, sezonowe, pochodzenia jak najbardziej lokalnego, takie są zasady. Ile? 100-150 gramów do posiłku, 150, jeżeli nasz żołądek nam pozwala, jeżeli dobrze je trawimy. 150 gramów to jest taki pomidor, jeszcze troszeczkę większy od jajka, naprawdę nie jest dużo do posiłku. To może być marchewka, to mogą być starte buraczki, to może być brokuł, to już gotowany, tak? Ale naprawdę mamy taki, teraz jesienią jeszcze mamy takie bogactwo, że wybieramy sobie do koloru tego, czego dawno nie jedliśmy, żeby to było jak najbardziej urozmaicone. Owoce? 2 dziennie, takiej wielkości 150 gramów do 300-350 gramów dziennie, czyli jabłko, gruszka, jabłko, banan, kilka śliwek i na tym kończymy. Owoce w dużej ilości dla mnie służą, znaczy to nie chodzi o błon, nie chodzi o fruktozę. Chodzi o to, żeby nie za bardzo sobie nadwyrężać wątrobę tą fruktozą i żeby dać szansę warzywom tak naprawdę. Owoce są za słodkie, a są jedzone z wielką chęcią i czasami pacjenci dietetyczni mówią, że no oni tak do kilograma jabłek dziennie zjadają. Potem patrzę w badania trójglicerydy ogromne i tak naprawdę po tym jednym wskaźniku, po poziomie trójglicerydów zazwyczaj wiem, że ktoś je za dużo słodyczy, za dużo owoców albo pije alkohol. To jest, można naprawdę pacjent prześwietlić tutaj. Także te owoce 2 dziennie, dużo warzyw, dużo kolorowych warzyw i zawsze pamiętajmy sezonowo, bo wtedy to wszystko jest najnaturalniejsze i najzdrowsze. To jesteśmy na tej dolnej półce, teraz przechodzimy wyżej i właśnie teraz wyżej mamy produkty zbożowe, których niestety część z nas unika. Unikamy kaszu, unikamy makaronu, unikamy tak zwanych węglowodanów. To jest nasza baza energetyczna i to nam daje siłę na cały dzień. I do każdego posiłku, według zaleceń Instytutu Żywności i Żywienia, powinno być jakaś część, która nam służy w zależności od tego, jakie mamy zapotrzebowanie kaloryczne. Powinny być kasze, ryże, tu też wchodzą ziemniaki, bo w Polsce ziemniaków nie uważa się za warzywo,
przykład jako produkt skrobiowy, czyli wchodzą na ten poziom, gdzie mamy kaszę, ryże, płatki. Najlepiej, żeby te produkty były pełnoziarniste, czyli nie takie oczyszczone, białe i bez błonnika, tylko z pełnego ziarna, odpowiednio ugotowane, nierozgotowane. I teraz jeszcze raz zaznaczam, że my tu mówimy o osobach zdrowych, tak? Jeżeli ktoś ma jakieś problemy, czegoś nie może, to będzie miał inne wskazania. Najlepsze będą grube kasze, kasza pęczak, palone kasze, kasza gryczana, ale tak naprawdę tutaj znowu wspomnę, urozmaicamy. Nie ciągle to samo, tylko raz kasza, raz ziemniaczki, raz makaron, raz żyto, raz pszenica stara, czyli orkisz, i wtedy mamy w pełni zbilansowaną dietę. I przechodzimy do tych bardziej dyskusyjnych tematów, czyli do mięsa i nabiału, które są już u góry piramidy. I tak naprawdę mięso moglibyśmy jeść dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu rybę, raz jakąś jajecznicę, a resztę to suche strączkowe. I wtedy nasza dieta byłaby cudownie zbilansowana. To czerwone mięso jak najrzadziej, raz, dwa razy w miesiącu, nie w tygodniu, tylko w miesiącu. Tak, to możemy zjeść chudsze białe mięso, indyki, kurczaki. Najlepiej, żeby to było mięso, które widziało podwórko, które biegało po podwórku. Czyli takie, jakiego teraz nie ma, tak, jakie jest trudno dostępne, bo na ogół jemy mięso z hodowli. I tak naprawdę ja uważam, że czasami lepiej zainwestować w dobre mięso, dwa razy droższe, zjeść go mniej, niż kupować coś z przyceny złej jakości. To może i czasami warto sobie odpuścić, jeżeli nie stać nas na lepszej jakości pożywienie, i naprawdę ucieszyć się grochem, fasolą, soczewicą. Bo to są te produkty, które mają pełne białko, a które są na pewno zdrowsze, bo mają też błonnik i mogą pomóc nam na przykład zmniejszać poziomy cukru we krwi, poziomy cholesterolu. Także pamiętajmy o tym, że na mięsie świat się nie kończy. Zawsze padają pytania, co z wędliną, tak? To jest ten produkt, który znalazł się już, WHO go umieściło w kategorii produktu rakotwórczego. Wszystkie mięsa przetworzone, szczególnie czerwone, czyli pasztety, wędliny, parówki, to są produkty, które zjedzmy raz na 100 lat, jak mamy na nie ochotę, w małej ilości, ale zawsze lepiej sobie je odpuścić, tak po prostu dla zdrowia. Kolejną rzeczą jest nabiał, sery. Tu od razu mówię, że sery żółte, twarogi, one nie posiadają dużo wapnia, bo na ogół ten nabiał jemy dla wapnia. Najlepiej byłoby zastosować sobie te wszystkie napoje sfermentowane mleczne, czyli kefiry, jogurty, maślanki. To jest najlepsze wyjście, ale też nie należy z tym przesadzać. Ja tu mówię o zaleceniach Instytutu Żywności i Żywienia, czyli takich naszych najważniejszych, ale są takie dietetyki, na przykład chińska, która na przykład mówi, żeby nie pić mleka rano, jak jest zimno, bo wtedy się zaśluzowujemy i łatwiej mamy infekcję. I niby to jest taka alternatywa dla naszej dietetyki, ale gdzieś można wziąć to pod uwagę, żeby jednak ten nabiał nie towarzyszył nam od rana, tylko na przykład trochę później, bo rzeczywiście te produkty wyziębiają. A dowód na to, na kefiry i maślanki mamy na ogół ochotę w upały, tak? Wtedy najchętniej sięgamy. Czy to jest odczucie naszego organizmu, czy po prostu tak mamy zwyczajowo, tego nie wiemy, nie wiem, czy ktoś to badał, ale gdzieś trzeba też czasami siebie posłuchać. Ryby to jest produkt w tym momencie ekskluzywny też, dlatego że są ryby i ryby. Ryby, które są hodowlane, które są produkowane tak jak kurczaki w takich skupiskach, karmione różnymi mączkami sztucznymi, to też nie jest dobry produkt. Najlepiej ryby, które dojrzewają gdzieś, rosną dziko. Trudno o taką rzecz. Natomiast jeżeli jemy ryby, to też raz w tygodniu ze względu na ich zanieczyszczenie metylortęcią. My jemy ryby ze względu na dużą zawartość kwasów omega-3. Najwięcej oczywiście to będzie w rybach tłustych, rybach morskich. Tylko że na ogół te ryby w tym tłuszczu też mają troszeczkę zanieczyszczeń, nawet nie troszeczkę. Dlatego ryby raz w tygodniu, nawet rzadziej jak to są ryby słabej jakości. Niestety mamy takie czasy, że jedzenie czasami nam po prostu nie służy. Mięso, ryby, te produkty odzwierzęce, i dlatego trzeba stosować je z głową. Generalnie jeżeli zjemy do 50-100 gram tego mięsa dziennie, znaczy dwa razy w tygodniu, to już nam wystarczy. Będziemy mieli odpowiednią ilość żelaza, odpowiednią ilość rybich tłuszczów. Czasami te rybie tłuszcze lepiej sobie zastosować z suplementu, niż brać przy okazji sobie te rzeczy, które tam są w nich negatywne. Jeszcze jajka. To jest kolejny produkt odzwierzęce i
Dawniej mówiło się 2 jajka w tygodniu, dzisiaj mówi się 1 jajko dziennie. Natomiast ja nie widziałam badań, które naprawdę wskazują, ile jajek będzie dla nas dobrych, ile nam szkodzi i jak to do końca jest. To też pozostawiam naszemu rozsądkowi. Jeżeli sobie zjemy raz w tygodniu jajecznicę, pamiętajmy o tym, że jajka są zawarte w ciastach, w makaronach, one gdzieś tam jeszcze nam w ciągu tygodnia towarzyszą. Nie przesadzajmy, są inne produkty śniadaniowe, inne produkty obiadowe, które też można zastąpić, ale myślę, że raz w tygodniu taka jajecznica, którą smażymy albo na oleju, albo na maśle klarowanym, bo zwykłego masła nie smażymy, tak? Bo ono nie służy do tego, żeby używać je na patelnię. No i jak już jesteśmy przy tłuszczach, to jest bardzo ważna rzecz, bo to jest produkt, który możemy stosować w małych ilościach, bo jest bardzo kaloryczny, ale ma niezmiernie ważne znaczenie dla naszego organizmu. Czyli najważniejsze dla nas są tłuszcze roślinne. Te, które nam służą. Ale nawet jak mamy doskonałą oliwę z oliwek, doskonały olej rzepakowy, to pamiętajmy, że nie możemy jeść go w nadmiarze, bo on w dużej ilości będzie dla nas też szkodliwy, a przede wszystkim kaloryczny. Także tego tłuszczu, 1-2 łyżki dziennie to jest dodanego tyle, ile nam potrzeba. Jeżeli jemy masło, to odejmujemy od tej puli. Tego masła też cieniutko na łyżeczkach, znaczy w takich ilościach łyżeczkowych. I tłuszcz ma być dobry, roślinny, ma być go mało. Co do tłuszczu zwierzęcego, to unikamy smalcu, słoniny, tych wszystkich produktów, dlatego że one nam nie służą. One powodują choroby, a przede wszystkim choroby nowotworowe. I tłuszcze zwierzęce, minimalnie, najwięcej roślinnych. Mamy też tłuszcze w postaci orzechów, czyli ta naturalna forma tłuszczu. Ale tych orzechów też jemy garstkę i pestek, nie to, że sobie zjadamy kilogram dziennie. Od tego się po prostu tyje, najzwyczajniej na świecie. Poza tym tłuszcze omega-6, czyli te najbardziej niezbędne, one w dużej ilości, to też są prozapalne, pronowotworowe, nie można przesadzić. I co do tłuszczów, to ważna rzecz, o tym się rzadko mówi, przechowywanie tych tłuszczów. One mają być pozamykane. Tłuszcze omega-6, czyli oleje słonecznikowe, rzepakowe, z pestek winogron, mają być w lodówce, a przede wszystkim omega-3, czyli lniany na przykład. To jest tłuszcz, który trzymamy w lodówce i po miesiącu go wyrzucamy, jeżeli go tworzyliśmy, że on już dostał powietrze. A na czym smażymy? No, smażymy na oleju rzepakowym rafinowanym i na oliwie. No i kokosowym, tylko to jest olej, który też dosyć mocno podnosi cholesterol. Natomiast reszta tłuszczów nie służy do smażenia. I to jest bardzo ważna rzecz. I to są ogólnie takie podstawowe zasady zdrowego żywienia, ale pamiętajmy też o wodzie, o tym, żeby to było 1,5 litra dziennie minimum. Jak jest upał, jak uprawiamy sport, to oczywiście musi być tej wody więcej. Żeby mało solić, a zamiast soli używać ziół, używać różnych przypraw, które ten smak wydobędą. I o tym, żeby także ograniczać cukier. Biały cukier, ale brązowy także, bo to są zupełnie niepotrzebne nam kalorie. Teraz w piramidzie żywienia jeszcze znalazła się kawa. Do 4 filiżanek dziennie, to wcale nie jest tak mało, ale pamiętajmy o tym, że pijąc kawę, herbatę, co do niej dodajemy? Jeżeli dodajemy do kawy tłuste mleko i cukier, to już nie jest zupełnie obojętnie dla naszego zdrowia. A co do kawy, bo często też pada pytanie, jaka kawa? No najlepsza by była taka, którą widzimy w ziarnach, którą sobie mielimy i zaparzamy, czy przez ekspres przelewowy, czy przez ekspres taki wysokociśnieniowy. Natomiast najgorszą formą jest ta kawa rozpuszczalna. Ona jest już tak zwanie podwójnie palona, czyli jest bardziej zjełczała i możemy tam do tego słoika włożyć każdy rodzaj ziarna, bo klient nie zobaczy tego ziarna i też nie poczuje smaku. Więc to jest ta taka najmniej ulubiona moja forma kawy. Jak dużo jeść i jak często jeść, by być zdrowym? To są te podstawowe zasady właśnie takiego używania teraz tego, co mamy w piramidzie. Powinniśmy jeść jak najwięcej małych posiłków, czyli nawet 5. I powinniśmy jeść co 3 godziny. To zalecenie jest o tyle łatwe, że jeżeli ktoś je małe posiłki, to co 3 godziny jest głodny. I każdy posiłek powinien zawierać element warzywny, to połowa talerza. Element ten zbożowy, czyli jakąś kanapkę, makaron, ziemniaka albo płatki i gdzieś najmniejszy ten element białkowy, czyli mięso strączkowe, jajko albo jakiś nabiał. Kiedy powinien być ostatni posiłek? Czy prawdą jest, że po 18 już nie powinniśmy jeść? Powinniśmy przestawać jeść 2 godziny przed snem, ale powiem Państwu w tajemnicy, że jeżeli przestajemy jeść jeszcze wcześniej, to łatwiej się chudnie po prostu. Powinno wyglądać to tak, żebyśmy kończyli jeść tyle przed snem, żebyśmy mogli zasnąć, tak żebyśmy nie byli głodni. Każdy wie, kiedy ma ten moment. Te wieczorne posiłki powinny być po prostu lżejsze, żebyśmy nie zostawiali w żołądku rzeczy trudnostrawnych, rzeczy, które będą nam zalegać do rana, bo wtedy mamy problem ze śniadaniem, a jak mamy problem ze śniadaniem, to znowu nam się wszystko przesuwa na później. Jak nie jemy śniadania, metabolizm nam się spowalnia, bo organizm nie wie, co się dzieje i czeka, kiedy będzie nas
następny posiłek, dając sobie szansę na przeżycie, czyli zmniejszając zapotrzebowanie energetyczne. Potem jemy później i stąd się robi otyłość, tak? Bo mamy już mniejsze zapotrzebowanie, wieczorem dajemy więcej kalorii i niektórzy potrafią się dorobić całkiem niezłej otyłości właśnie przez to, że nie jedzą śniadań, nie jedzą nieraz obiadów. Wieczorem zjadają może nawet połowę zapotrzebowania energetycznego, ale ich metabolizm jest tak spowolniony, że tyją. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dorota Wawrzycka, dietetyk, specjalista zdrowia publicznego, edukator zdrowia. Dzisiaj gościem Porozmawiajmy o zdrowiu, a do tematu wrócimy jeszcze za tydzień. Bardzo dziękuję. Magdalena Sitek, do usłyszenia.